Bardzo dziękuję doktorowi Skowronowi za zaproszenie. Dla mnie to jest wyjątkowa okazja, ale słychać. Jestem z Instytutu Matematyki, jak widać, jestem wśród matematyków, albo w najlepszym przypadku wśród filozofów matematycznych, czasami wśród historyków. Prawie nie mam okazji być w takim gronie czystych filozofów, więc nie trzeba tłumaczyć wielu rzeczy. Ja studiowałem też filozofię Platona, czytam od studiów filozoficznych, Kanta czyta od studiów filozoficznych. Przepraszam, zmieniłem referat tam w tym abstrakcie, to mu tak wysłałem od razu, jak Bartek napisał, od razu wysłałem abstrakt, on za bardzo pojechał matematycznie. Dzisiaj matematyka będzie bardzo prosta. Natomiast teza będzie bezczelna. To będzie wykład przeciwko idealistom, przeciwko Platonowi i Kantowi. Z perspektywy matematyki, którą oni zdają, z perspektywy matematyki greckiej. Stąd ta bezczelność się bierze. Obok tego, że Platona czytam i Kanta, cały czas zaglądam, czytam też Euklidesa, mniej więcej od 15 lat. Myślę, że rozumiem matematykę grecką. Technicznie rzecz polega na tym. Platon dużo filozofuje na temat matematyki, natomiast analizuje jeden przykład. To jest ten Menonie. Kant, wiadomo, filozofia matematyki jest dla niego kluczowa. Natomiast analizuje tylko dwa przykłady. To jest to słynne 7 plus 5 i jedno twierdzenie z elementów Euklidesa o sumie kątów w trójkącie. To pokażę i przedstawię Państwu alternatywną interpretację tych dwóch faktów. A to czas stawki. Ten był pomyślany na dwa komputery, na dwa rzutniki i tablice. Jeden rzutnik jest trochę, będę migał, tak? Żeby nie tracić czasu, z tym przeczytam. Więc o co chodzi w tym tytule? Proszę Państwa, Platon oczywiście wiedział, że matematycy posługują się rysunkami, więc w tym sensie widział rysunki, prawda? No pisze o tym wprost w Państwie, jest taki słynny fragment, tam 510c. Tam rysunki są obiektami fizycznymi. W perspektywie metafizycznej są odbiciami prawdziwych obiektów matematycznych. Spełniają taką rolę dydaktyczną, pomagają zobaczyć te prawdziwe, naprowadzają na prawdziwe obiekty matematyczne. Te prawdziwe należą do świata, nie należą do świata fizycznego. No i widzimy je oczami duszy. Bo jasność, przedmioty matematyczne nie są ideami w sensie Platona, ale należą do sfery tego, co jest niezmienne. Nie są zmienne. Okay. No i ta standardowa wykładnia nie zgadza się z tym, co jest w Timajosie. To jest dialog, tam wykład o mit o stworzeniu świata. Demiurg, Państwo wiecie, formuje świat z zastanego materiału, więc nie jest to kreacja ex nihilo. Ostatecznie to, co jest materialne, zbudowane jest z elementów. Czasami się to tłumaczy żywioły, greckie słowo jest jednoznaczne, to jest stoicheion. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że te elementy to są raczej pierwiastki chemiczne niż atomy fizyczne. No i u Platona są to bryły foremne, czworościan, jemu odpowiada ogień, ośmiościan, dwunastościan i sześcian. Czyli ogień, woda, powietrze, ziemia. Wszystkie one rodzą się, tam jakoś są składane u Platona z trójkątów, albo to równobocznych, albo odpowiednich prostokątnych trójkątów. Ale co najważniejsze, te trójkąty, czy te figury i te bryły są idealne w tym sensie, że trójkąt równoboczny ma dokładnie kąty równe, czyli powiedzmy 60 stopni, no równe kąty, prawda? A kwadrat ma dokładnie równe boki, a nie mniej więcej, to nie są przybliżenia. No jaka jest różnica między tymi figurami na rysunkach, te na rysunkach widzimy, a tych nie widzimy, ale one są fizyczne. Chcę Państwu dać przykład, bo też znacie na pewno to dobrze. A to jest z części dziewiątej. Teraz muszę spróbować wyjaśnić Wam przez rozumowanie zgoła niezwykłe uporządkowanie narodziny każdego z tych elementów. Powtarzam, elementy to jest stoicheion. No i później opowiadam, jak tam czworościan jest zbudowany, ośmiościan, dwunastościan, to próbka o dwudziestościanie, przepraszam, nie ma dwunastościanie. Trzeci gatunek jest stworzony przez zespół 120 trójkątów podstawowych, czyli tych równobocznych, odpowiednio prostokątnych, czyli z 12 kątów bryłowych, z których każdy jest utworzony przez 5 trójkątów płaskich równobocznych. Posiada on 20 ścian, którymi są trójkąty równoboczne w liczbie 20. Więc cała jego opowieść o tych bryłach jest taka, jak je można z tych trójkątów skombinować. Od tej końcówka o sześcianie,
Każdy z nich składa się harmonijnie z trzech płaskich kątów prostych. Bryłą, która w ten sposób powstaje, jest sześcian, którego podstawy stanowi sześć powierzchni czworokątnych równych boków. Pozostała jeszcze jedna i ostatnia kombinacja. Bóg posłużył się nią na wszechświata, gdy kreślił jego plan. No my wiemy, że tą piątą bryłą platońską jest dwunastością. On jest zbudowany z pięciokątów, który Platon nie widział tego. Dobra, teraz jaki to ma związek z Euklidesem? Nie wiem, na ile Państwo znacie Euklidesa. Okej. Chcę pokazać, jak to wygląda, mi chodzi. Pierwszą stronę. Tak będzie w takiej postaci. Tytuł elementy to jest Stoicheia. To jest to samo słowo. Elementy składają się z 13 ksiąg. Filozofii zwykle nie myśli o tylko pierwszych siedzi. Więc najpierw tu mamy geometrię na płaszczyźnie, później jest to odpowiednik naszych liczb rzeczywistych, teoria proporcji. To są księgi arytmetyczne. Tutaj w księdze 13 widzę, czyli jest konstrukcja brył platońskich. Konstruuje z czworościan, sześcian, ośmiocian, również dwunastością. O co chodzi w tym ciele? O pokazanie, że istnieją te bryły platońskie, istnieją w sensie, są konstruowane. Co więcej, że nie ma innych brył platońskich. Więc jeżeli spojrzymy na elementy, czy na matematykę z tej perspektywy, to o co chodzi w matematyce? O dowód tego, że istnieją te i nie ma innych grup platońskich. Wówczas to, o czym zwykle się filozofowie zajmują, to trójkąciki, kwadraciki, traktujemy jako język, którym się dochodzi do tego głównego elementu. I teraz pomyślę sobie, że faktycznie te bryły platońskie są gdzieś tam w świecie idealnym, tak jak Platon to chciał, ogląda je oczami duszy, plus budżet. Widzi, nawet ten dwunastościan widzi, no ale czego nie widzi? Nie widzi, że nie ma innych. A to jest jeden z głównych elementów tego wywodu. Są takie i nie ma innych jeszcze. Więc z tej perspektywy na elementy Euklidesa i ten jego wynik można patrzeć jak na tablicę Mendelejewa. Tam mamy nie tylko miejsca dla pierwiastków, ale również jest teza, że nie ma nic innego. Nie ma innych podstawowych elementów. No, to zostawmy. No, co dalej o elementach? Wracamy. Co my tutaj mamy? Chcę Państwu pokazać jeden z dowodów. Jest tam w sumie jakieś około 600 twierdzeń. Wszystkie mają taką samą... O, tu mam Państwo tekst grecki i tłumaczenie angielskie. Wszystkie mają taką samą schematyczną budowę. Co to się różni od, czym to się różni od greckiego oryginalnego tekstu? Podział na akapity. Starożytny tekst grecki nie był podzielony na akapity, rysunek był gdzieś tam wmontowany, tekst nie było dużych liter. Duże litery brały się tylko z tych odniesień do rysunku. Co jest najważniejsze? Najpierw jest, trzymajmy się tego podziału, teza wersji ogólnej. To jest stwierdzenie o tym, że suma kątów, które kończy, jest dwukątą prostą. Najpierw jest stwierdzenie wersji ogólnej dla trójkątów. I tak.
Później jest rysunek. To, co Kant nazywa konstrukcją, to jest właśnie ten rysunek. Dalej jest powtórzona teza dla tego rysunku. Tak? Tutaj nawet, żeby fragment tezy sformułować, wyrazić, trzeba ten jeden z boków przedłużyć, znaleźć punkt D i opowiedzieć o tym kącie. Nawet, żeby zmodyfikowaną tezę sformułować, trzeba już rysunek zmodyfikować. Mamy. Więc twierdzenia wcale nie są ogólne, odnoszą się do tych rysunków. Ktoś może powiedzieć szczególny przykład. Dalej jest konstrukcja, która jest tutaj pisana, czyli pierwszy fragment to było przedłużenie tego boku, później jest ten odcinek poprowadzony i dalej jest to, co nazywamy dowodem w naszym sensie. Żeby jeszcze uprzedzić historię, tak jak rysunek, żeby zobaczyć, jest takim tworem aczasowym, bo przez to, że on współgra z tekstem, a to współgranie jest nawet w tym, że jak mamy punkty A, B, C, D, E, F, to one w takiej kolejności pojawiają się w tekście. Ta struktura, następstwa, nie mówię czasowego, ale następstwa tekstu jest skorelowana z tym rysunkiem, który z pozoru wydawałby się aczasowy. Więc co najważniejsze, twierdzenia wcale nie są ogólne, tak jak mówi Kant. W każdym z nich, każdemu towarzyszy rysunek. I dalej będę mówił o rybie rysunku. No, z perspektywy Platona byłoby tak, to jest tylko pomocnicze. Dzisiejsza filozofia matematyki też tak traktuje. To jest tylko element pomocniczy. No, teza jest, że to jest dużo więcej. No i teraz troszeczkę przykładów, jaką rolę może pełnić rysunek. Tutaj to wylistuję, później Państwu to pokażę na przykład. To, co oglądaliśmy, to było twierdzenie o sumie kątów trójkąta. Reprezentuje tezę, czyli suma kątów w trójkącie jest, to jest stylizacja 180 stopni, tam jest dwa kąty proste, prawda? Ale rysunek nie odnosi się do ogólnej tezy, do jakiegoś trójkątu, bo do tego narysowanego, który został narysowany. Reprezentuje dowód, czyli te dodatkowe linie, to jest reprezentacja dowodu poza trójkątem i ten dowód też odnosi się do szczególnego przykładu, nie do ogólnego. Współistnieje z tekstem, który nakłada na strukturę, to o tym opowiedziałem. Że z jednej strony wydaje się, że to jest taki twór aczasowy, ale przez to, że on współgra tekstem, mamy wskazówki, jak się poruszać po tym diagramie. No, tutaj jest fajna rzecz, którą zaraz Państwu zilustruję. W dowodach nie wprost reprezentuje to, czego nie. Jak w filozofii finansowej, czy zaraz te niemożliwe kwadratowe trójkąty, czy tym podobne rzeczy. I się zastanawiamy, czy takie rzeczy są. Tutaj są po 2000 lat w elementach, one leżą. Co chwilę Państwu pokażę. No i to, co jest najważniejsze w stosunku do propozycji do Platona, że rysunek jest niezbywalną częścią dowodu, a nie jest tak, jak Pan by chciał. To jest tylko pomocnicza rzecz. I o tym będzie ciąg dalszy, ale teraz pokażę Państwu to. Rysunki, no, wydawałoby się figur niemożliwych. Twierdzenie 1,4 mamy. Czyli się będę tylko zatrzymywał. Twierdzenie mówi o tym, że jeżeli dwa trójkąty mają odpowiednie boki równe, to trójkąty są równe. Jeden nałoży się na drugi. Dowód jest nie wprost. No, ten się, odcinek AB nałoży się na ten, odcinek AC nałoży się na ten. Przyjmijmy, że ten trzeci odcinek nie nałoży się na ten. Więc ten łuk, który Państwo widzą, on tutaj reprezentuje linię prostą. Dlaczego to jest niemożliwe, to tu przy innym przykładzie pokażę, bo nie jest taki wdzięczny do omówienia. A ten jest fajny.
twierdzenie mówi o tym, że jeżeli trójkąty ABC, CD są równe, to AD jest równoległa do BC. Dowód jest nie wprost. Przyjmiemy, że nie jest równoległa. Prowadzimy równoległą. I wówczas z poprzedniego twierdzenia ten trójkąt jest równy temu. Jest takie twierdzenie, które mówi, że jeżeli AF jest równoległa do BE, to te trójkąty są równe, bo one mają równą podstawę. BC jest równy. No dobra, ale z przechodniości równości jest odpowiednia aksjoma, która o tym mówi. Wolę takie same, tak? Trójkąty są równe. W greckiej matematyce nie ma... Tak? W greckiej matematyce nie ma pojęcia pola. To jest osobna rzecz. Można pan myśleć pole. Nie pan myśleć pole, a później jak będzie problem, to powiem skąd się bierze problem. Nie ma pola, bo pole w dzisiejszym rozumieniu to jest liczba rzeczywista. Jeśli był w tym świecie liczb rzeczywistych. One są równe, ale nie będzie przystawania, ale to nie jest też przystawanie. Patrzmy teraz na rozumowanie. A więc w przechodniości ten jest równy temu większemu i wychodzi, że jest temu mniejszemu. CDE jest równy temu trójkątowi. Kończę rozumowanie, jest tak. Większy jest równy mniejszemu. Problem jest ten, że po pierwsze, relacja mniejszy-większy w matematyce greckiej odnosi się do figur, nie tylko do odcinków, tak jak byśmy chcieli, ale do figur, nie do pól figur. Czyli trójkąt może być większy od trójkąta, kwadrat może być większy od kwadratu, przy czym nie porównuje się trójkąta i kwadratu, porównuje się wielkości tego samego rodzaju. Ale to pojęcie nie jest zdefiniowane. Jak pan będzie mówił, że wszystko swoje wynika, to jest niezdefiniowane. My wiemy, że relacja mniejszy-równy tutaj spełnia prawo trychotomii, jest przechodnia, więc ona jest w naszym porządku liniowym, to się rozumie. Ale proszę zobaczyć na końcówkę rozumowania. Relacja większy-mniejszy nie jest zdefiniowana, więc większy jest mniejszy, jest równy mniejszemu, co jest niemożliwe. A skąd my to wiemy? Tylko z rysunku to wiemy. Jeszcze jedna rzecz Państwu pokazać. Koło może nie będzie kwadrat. Te dowody są po prostu nieścisłe, a nie to, że rysunek stał... Spokojnie, żeby było jasność. Patrzymy na to z perspektywy matematyki, czyli one są, ja je oceniam, tak widzi takie dowody, prawda? Takie widzi dowody. Pan ocenia, pan patrzy na nie z perspektywy dzisiejszej matematyki. A ja patrzę na nie z perspektywy matematyki greckiej, one takie były. Takie były te dowody. Pan może mówić, że są nieścisłe. Pierwszy raz, że te dowody są nieścisłe, pojawiły się gdzieś w XVI wieku, powiedziano. I nie potrafiono powiedzieć, że na przykład tamten dowód jest nieścisły, bo jest niezdefiniowany porządek. Nikt tak tego nie mówił. To było przez prawie 2000 lat oczywiste, że tak jest. Więc ja nie przyjmuję tej perspektywy współczesnej. Tylko patrzę tak, jak pan mógł to widzieć, albo jak Platon. No Platon nie widział elementów Euklidesa, ale matematykę grecką taką widział. W szczególności mniejszy, większy, dla figur tak było. Więc to jest pierwsza optyka, że patrzymy na to po grecku. O tych okręgach, jak powiedzieć. Twierdzenie jest o tym, że okręgi mogą się przycinać albo w jednym, jak są styczne, albo w dwóch punktach. Dowód jest nie prosty. Przeszliśmy, że dwie. No to nie będą cztery. Więc to, co Państwo widzą, to jajko na rysunku reprezentuje okrąg. No nie jest to kwadratowy okrąg, ale nie jest też okrąg. Więc wracam raz jeszcze. To są rzeczy, które się, no, tak powiem, waszym filozofom nie śniły, no, ale to było. Przez 2000 lat leżały te niemożliwe przedmioty i pytanie jest, jak one były wykorzystywane w rozumowaniu. Pamiętam, że ich nie ma. Są, tylko jak? No a teraz o tym, że są niezbywalną częścią dowodów, to przejdziemy do przejdę teraz do Menona. Myślę, że też wszyscy znają, prawda? Ten może być niewolnik, czyli osoba, która była niekształcona, mamy pokazać, że przez same pytania jednak zdobywa wiedzę. Ilustrować teorię. Dla historii matematyki to jest ciekawe,
Dialog, bo to jest pierwszy zapisany tekst matematyczny. To wszystko, co było wcześniej, Pitagorejczycy, Eudoksos, my znamy tylko spodem. I on jest ciekawy o tyle, że pokazuje zmianę perspektywy z arytmetycznej, można powiedzieć pitagorejskiej, na geometryczną, gdzie problemów się nie da rozwiązać na drodze arytmetycznej, można ją rozwiązać na drodze geometrycznej. Problem, jaki stawia Sokrates, jest taki. Dany jest kwadrat po boku 2, tam dwie stopy są. Czy mógłby istnieć, czy może istnieć inna przestrzeń, dwa razy większa od tej, jaka jest tam mająca wszystkie boki równe? Czy może istnieć kwadrat, albo pokaż, jak zbudować kwadrat dwa razy większy od tego. Czasami w opowieściach o tym dialogu znajdziecie Państwo, że w dialogu chodzi o to, że niewolnik zna tezę i ma udowodnić ją. Nie, on tutaj ma ją odkryć również. Ma odkryć tę tezę. No i rozumowanie w tej stylizacji arytmetycznej jest przynajmniej znane. Ten kwadrat ma 4 stopy, to jest ten wyjściowy. Po to, żeby można było prowadzić rozumowania arytmetyczne. No, ma być 2 razy większy, to oczywiście niewolnik mówi, no to i bok będzie 2 razy większy, no ale widzisz, że wtedy ten kwadrat po boku 2 razy większy, będzie 4 razy większy. No to nie. No to może 3, to będzie miał 3 stopy. No ale też widzisz, że to nie jest 8, jest 9. Zatem z linii długości 3 też. A z jakich? Stara się podać na to dokładnie, jeśli zaś nie chcesz liczyć, pokaż nam to. To jest kluczowy moment. Tak? Będzie zmiana perspektywy. Przechodzimy z rozumowania arytmetycznego na geometryczne. Zwracam uwagę na to, że tutaj tych liczbowych można było iść dalej, a może 2,5, może 3. Tutaj oszukam. Nic. Zmienia perspektywę. Jeżeli nie możesz tego policzyć, pokaż nam to. I to jest ta zmiana perspektywy. Z matematycznego punktu widzenia o co chodzi? Chodzi o zbudowane na przekonanie. I później widzimy to na rysunku. Jeżeli wiemy, że chodzi o kwadrat zbudowany na przekątnej, to śledzimy tekst i kto wskaże tą przekątną? No, na tym polega odkrycie. Czy niewolnik faktycznie to odkryje, czy nie? No i to jest, czy ta linia poprowadzona od jednego kąta do drugiego i dzieli powierzchni każdego kwadratu na dwie części, ale ewidentnie rysuje Sokrates. Czy ta linia dzieli kwadratu? A wiedziałości to jest Sokrates. No i dalej biegnie dowód. Czy cztery linie tworzą nowej powierzchni? No to mamy dowód, że to jest nowa powierzchnia, a razem będzie dwa razy większa tego, bo to jest połówka i tak dalej. Zwracam Państwu na uwagę, nie będę miał czasu tego komentować, ale tutaj napisałem, że sam fakt, że przekątna dzieli kwadrat na dwie różne części, lub te sobie jest dowodzony. I z naszej perspektywy to dowód jest niepoprawny, w szczególności od głowy się od tego głównego rysunku. Więc z perspektywy takiej dedukcyjnej, ten oczywisty, tutaj jest przyjęty jako oczywisty, widzimy. Są też te inne fragmenty, gdzie się mówi, że figura jest większa od figury, w takim sensie, jak Państwo mówili, większa, gdzie większość jest niedefiniowana. Raczej widzimy, że jest większa. No i teraz konkluzja. To co mówi Sokrates? Co sądzisz, Menonie? Czy jest jakaś myśl, to jest dokładnie doksa, ale nie chciałbym, żeby Państwo szli w tę stronę i o tej filozofii doksy mówili. To jest opinia zdanie. Czy jest jakaś myśl, której by sam siebie nie wypowiedział? No tak, no nie ma takiej myśli, zgadza się. Ale czy jest faktycznie coś, czego sam nie zrobił? No tego, co jest kluczowe, nie narysował tej przekątnej. Dalej Sokrates mówi, no on czy ludzie nazywają to przekątną, tak? To ma swoje nazwę. Teraz przejdźmy do tego, dlaczego Platon nie widział rysunku. Chodzi o poznawanie. Poznawanie jest zawarte w pojęciach. A rysunek nie jest pojęcie. No tak się interpretuje ten intelektualizm. Wiedza jest zawarta w tym, co językowe. Tutaj nie. To ma być jakaś pomoc dydaktyczna. No, a ja chcę powiedzieć, pokazać Państwu, znów czytajcie matematyki greckie, że jest zawarta wiedza w rysunku.
Czyli coś, co jest niejęzykowe, ma zawartą wiedzę. I to będzie w związku z Kantem. Więc ten rysunek, za chwilę pod koniec stron, ma perspektywę, ma stworzyć alternatywę dla pojęcia przestrzeni, łączności przestrzeni. Ten zapewne wszyscy znają ten fragment, prawda? Jak to jest? Dajcie filozofowi pojęcie trójkąta, będzie mieli pojęcia, nic nowego nie otrzyma. No dlaczego geometria coś więcej dostaje? To, co pisze Kant, to jest dokładnie twierdzenie, suma kątów w trójkącie równa się 180. Dwa kąty proste. Plecy nie mają miary. No. Niech jednak geometria weźmie pod rozwagę. Zaczyna od razu od tego, że konstruuje pewien trójkąt, czyli pewien rysuje go. Ponieważ wie, że dwa kąty proste razem wzięte wynoszą akurat tyle, co wszystkie kąty sąsiednie, jakie można wyrysować z jednego punktu przy prostej razem wziętej, czyli odwołuje się do twierdzenia, jest takie twierdzenie, za chwilę do niego przejdę, że suma tych kątów jest dwa kąty proste. Otrzymuje kąty trzeciego, które razem wzięte są równe dwóm kątom prostym. Wówczas dzieli zewnętrzny z tych kątów, to jest ta linia CP, rysując równoległą do przeciwległego boku trójkąta i widzi, że powstaje mu zewnętrzny kąt przyległy równy kątowi wewnętrznemu, czyli ten jest równy temu, ten jest równy temu. Wciąż wiedziony przez dane naoczne dochodzi w łańcuchu wniosków do całkowicie zrozumiałego ogólnego rozwiązania zagadnienia. Zostawmy to ogólne. Widać, że jest akcent na wnioskowanie. Tutaj przywołam definicję. My dzisiaj spojrzymy na to troszeczkę subtelniej. Powiemy, że to przedłużenie to jest na mocy aksjomatu, a ta prosta to jest na mocy twierdzenia. Jest twierdzenie troszeczkę wcześniej, poprowadzić prostą równoległą do dane. A to jest jedno stwierdzenie według Kanta, które w tym wnioskowaniu wcześniej występował. No i oczywiście współcześni filozofowie widzą to, że Kant o tym pisze. Za bardzo się tym nie przejmują, bo ze współczesnej perspektywy, gdzie akcent jest na to wnioskowanie, no, twierdzenie nie wynika z jednego pojęcia, tylko z systemu. Systemy swobodnie opuszczają Kantowi to, my wiemy więcej, prawda? Mamy aksjomat, mamy więcej pojęć, to nie jest z samego pojęcia trójkąta, to wynika tylko, przecież mamy pojęcie równoległe i tak dalej. I tak dalej, tak jakby Kant nie zauważył tylko tego wnioskowania. Nasze to wnioskowanie jest troszeczkę subtelniejsze i możemy zrezygnować z jego perspektywy. Przestrzeń jako naoczność, wystarczy, że zajmiemy się dedukcją i możemy zrozumieć to. No dobra, to jest właśnie widzenie z takiej perspektywy współczesnej. To spójrzmy na to twierdzenie, jaką rolę tam rysunek spełnia. Zginął rysunek. W ten sposób, że jak się postawimy prostopadłą, to te dwa kąty są proste, jeżeli kąty są
podzielone przez taką linię, że one są przystające, to oba kąty są proste. Czyli w stylizacji stopniowej powiemy 180 stopni, ale gry są w górne dwóm kątom proste. Wszyscy pomijają, powołanie się na potwierdzenie. Ja Państwu pokażę, jak to wygląda. To jest, tak powiem, kopia tekstu elementów dowodu Euklidesa. Prawie słowo w słowo, tylko żebym zobaczył, czy litery mi się zgadzają. Chyba nie. Nie zgadzają się litery. Pierwszy się nie zgadza. E jest na końcu, tam gdzie A. Zamiast E na przykład. Dowód jest słowo w słowo w tym sensie, pokazuje schematycznie, żeby jak Państwo będziecie czytali, to te kąty, które dałem krótkie litery, są opisane literami i to jest bardzo trudno czytać. Ale zdanie będzie tak wyglądało. Skoro CBE jest równe dwóm i po grecku to jest po prostu przecinek, jest nazwa kąta literowa i jest przecinek. W tłumaczeniach sobie wystawia się i, ale w Grecji nawet nie ma tego i. Więc skoro CBE jest równe gamma beta, bo tutaj na podstawie aksjomatu, jeżeli do równych dodasz równe, całości są równe. Ale w tekście nawet nie ma tego, są równe, więc nawet nie napisałem. To ten jest równy temu i to dodać jest na podstawie aksjomatu. Zatem kąt CBE przecinek A jest równy od temu, co napisałem. To będzie literka. OK. Dalej, jeżeli DBA jest równe temu, do równych dodam równe, powinno być to te są równe, też pomijam, bo w tekście tego nie ma, wówczas ten kąt przecinek ten jest równy temu. No i jak to się dzieje? Z przechodniości. Ten, który chcemy zbadać, DBA, powiedzmy, i gamma ma być równe dwóm kątom prostym, jest równy trzem tym kątom. A to jest równe tym kątom, a to są dwa kąty proste. No ale patrzmy na schemat. Gamma, beta, alfa. Jest równe alfa, beta, gamma. Po naszemu to będzie przemienność. Skąd to ma przemienność? No, dzisiaj już nawet są rozważane geometrie nieprzemienne. Skąd on to ma? Z rysunku. Patrzy na rysunek i widzi, że to jest to samo. Bez rysunku ten dowód nie pójdzie. Wszyscy na nie patrzą, widzą, okej, okay, jest. To jest ten fragment, który pokazuje, że bez rysunku ten dowód nie pójdzie, przez odniesienia do rysunku. Jeszcze raz powtarzam, z perspektywy matematyki greckiej, gdzie mniejszy, większy jest pojęciem pierwotnym, gdzie dwie inne rzeczy, które dzisiaj są uzupełniane, są na historii. Tam takie elementy widzi. To jest ta niezbędność rysunku. Tak? No, dalej. Nie wiem, czy Państwo się zastanawiali kiedyś. Kant, jak w wymianach opowiada nam, to warunkiem możliwości arytmetyki jest mnożność czasu, warunkiem możliwości geometrii jest mnożność przestrzeni. A co z algebrą? Tak? Powinien znać algebrę. No. Wiadomo, że mam w biblioteczce geometrię karty, słyszę, tam już rozumowania geometryczne są za pomocą algebry. To jest ten fragment, który opowiada o algebrze w bardzo naiwny sposób. Dla niego algebra, już nie chcę go analizować, to byłoby tak, że to tylko język jest. Natomiast jakbyśmy analizowali Kartezjusza, to widać, że to się zaczyna od takich prostych rzeczy, że iloczyn odcinków jest tak wyrażany, iloraz jest tak wyrażany. I się wydaje, że to jest tylko zmiana języka, ale później widzimy, że rozumowania algebraiczne nie mają swoich odpowiedników w geometrii. To jest inne rozumowanie. Jak jest możliwa algebra? Dzięki tej samej naoczności geometrycznej, przestrzennej, tak wspólnie. No i później dochodzimy do... Coś nie pokazuje. Tutaj był fragment o tym, że no wiadomo, że mamy tylko naoczność czystą i naoczność empiryczną. Jak nie widzi rysunku, to nie widzi tego, co jest kluczowe. Odniesienia do rysunku. I teraz w jakiej perspektywie ja to widzę? Lata temu napisałem książkę o tym, jak o tekście matematycznym, o jednym tekście. Sztatyczka jest racjonalna, cała sprawa
a sprawa Dedekinda. Jak ją można analizować w kategoriach no, troszeczkę zmienionego przedmiotu intencjonalnego w sensie Ingardena? Patrzymy też na to jako tekst, jako strukturę warstwową. Między innymi widzimy tekst jako jest część językowa, w tej językowej są pojęcia techniczne, ale jest też język naturalny, jest część symboliczna, ale w sztatyśkach racjonalnym wcale nie ma rysunku. No to proszę spojrzeć sobie na tekst Euklidesa, gdybyśmy chcieli go ocenić w kategoriach właśnie tych gardenowskich, tak jak ja chciałem. Przedmiot intencjonalny jest nadbudowany nad tekstem. Tekst jest tworem językowym. No i tylko w taki sposób rozumie Ingarden przedmioty intencjonalne. Ale rysunek nie jest tworem językowym. Niesie sens, to kluczowy sens, a nie jest tworem językowym. Więc to jest wyzwanie do ontologów, tych, którzy pracują na ontologii Ingardena, żeby to wprowadzić do struktury tekstu, chociaż właśnie nie jest nadbudowany nad, no nie ma nadbudowy nad mową, nad językiem, nad językiem. Nad znaczeniem.